My jedziemy w lewo. Rozglądamy się, czy możemy. I jedziemy. Niepotrzebny jest kierunkowskaz, bo jedzie pan prosto. Ale potrzebujemy popatrzeć. Jedziemy na swój pas. Śmiało, dodajemy gazu, nie boimy się. Jedziemy możliwie blisko krawężnika, czyli środkiem pasa ruchu. Prostujemy kierownicę. Prostujemy kierownicę, ale w lewo jedziemy. Włączymy lewy kierunkowskaz. Jedźmy prosto, tak jakby chciał pan wjechać na krawężnik. Uważamy na samochody. O, tak jakby chciał pan. Jak lusterka będą na środku linii, to my skręcamy. Teraz. Mocno kierownica. To jest sposób, ale więcej gazu. To jest sposób na omijanie podwójnych linii ciągłych. Z życiem, z życiem. Prawy kierunkowskaz, bo mamy nakaz jazdy w prawo. Naszym zadaniem jest w jak najkrótszym czasie osiągnąć możliwie wysoki bieg dla danego miejsca, gdzie którędy jedziemy. My na skrzyżowaniu będziemy sobie zawracali, czyli musimy zmienić pasy ruchu aż 3. Łączymy lewy kierunkowskaz i jedziemy. Nawet możemy przyhamować. O, ten widzi pan, że będzie skręcał, więc my od razu możemy, patrzymy w lusterko za każdym razem. Osiągamy swój cel, zaczynamy delikatnie hamować, sprzęgło wciskamy, żeby zabezpieczyć silnik do zatrzymania. Odległość do zatrzymania pojazdu za pojazdem powinna być taka, abyśmy mogli samochód swobodnie, nie puszczamy go do sprzęgła, no puszczamy hamulec przede wszystkim, dodajemy gazu, co się dzieje, dodajemy gazu, jedziemy. Więcej gazu, dwójka. Jeśli ja używam pedałów, to pan już nie. Zatrzymanie pojazdu za pojazdem powinno być w takiej odległości, żebyśmy mogli ten pojazd swobodnie ominąć, jeśli on będzie nam sygnalizował awarię, bez konieczności naszego cofania. Żeby nie była ona za duża, żeby nie była ona za mała. W zasadzie to powinna być szerokość naszego samochodu, taka odległość. Czyli około 1,5 metra. No, około. Dla bezpieczeństwa 2. Puśćmy hamulec. O, delikatnie go naciśnijmy. Ale łagodnie. Puśćmy hamulec. Łagodnie go naciśnijmy. Żeby ruszyć samochodem, jak będzie żółte światło, puścimy hamulec. Będziemy dodawali gazu. O, puszczamy hamulec, dodajemy gazu, popuszczamy delikatnie sprzęgło. Dobrze, puszczamy całkowicie sprzęgło, dodajemy gazu. I drugi bieg. Wciskamy sprzęgło, puszczamy hamulec. Teraz puszczamy sprzęgło, my zawracamy przy lewym krawężniku, przy lewym, wciskamy sprzęgło, bo jest czerwone światło, odkręcamy to, że spokojnie, tam mamy linię do zatrzymania, więc do tych linii sobie pan puści hamulec, delikatnie go naciśniemy, dobrze, teraz będziemy jechali delikatnie do prawego pasa ruchu, bo na skrzyżowaniu puśćmy hamulec. O, i jedziemy. Dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło. Nie puszczamy gwałtownie sprzęgła. No, jedziemy. Dodajemy gazu. Dodajemy gazu. Dobrze. Spokojnie. Pan puści kierownicę. Łagodnie, spokojnie. Dobrze. Więcej gazu. Prostujemy kierownicę, sprzęgło wciskamy i delikatnie hamulec. Zatrzymaj. Muszę się wczuć. Dobrze, proszę. No i jedziemy.
dodajemy gazu, delikatnie popuszczamy sprzęgło, więcej gazu i dwójka. Zdejmujemy nogę z gazu, więcej gazu, puszczamy całkowicie, łagodnie, cały czas łagodnie, ale stanowczo i szybciej. Trzeci bieg, sprzęgło, trójka, opuszczamy sprzęgło, nie wciskamy gazu, jeśli nie puści Pan sprzęgła. Zdejmujemy nogę ze sprzęgła, stawiamy obok. Spróbujemy włączyć czwarty bieg. Sprzęgło najpierw musi Pan wcisnąć. Puszczamy sprzęgło, uważamy, bo tutaj coś się dzieje. Szczególna ostrożność ma być zachowana przy przejściach dla pieszych. Obserwujemy, co się dzieje i co samochody robią przed nami, obok nas. Najpierw puszczamy sprzęgło, dopiero później dodajemy gazu. Przekracza Pan prędkość. Włączymy czwarty bieg. Dobrze. Puszczamy sprzęgło. I teraz hamowanie. Zdejmujemy nogę z gazu. Stawiamy ją nad hamulec. Hamowanie silnikiem odbywa się w tym momencie. Zaczynamy hamować hamulcem. Spokojnie. Popuszczamy hamulec. Sprzęgło wciskamy. No, już za późno było. Jedynka. I czekamy na światło zielone. Czuje Pan, że jest Pan na wzniesieniu, tak? Żeby samochód nie pojechał, to trzeba to wszystko szybciej reagować. Jak on się ruszy, to my puszczamy hamulec, dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło, więcej, dwójka. Zdejmujemy nogę z gazu, jak wciskamy sprzęgło. Trójka, zdejmujemy nogę z gazu, popuszczamy sprzęgło łagodnie, spokojnie i jedziemy. Dobrze. I czwarty bieg włączymy. Ale swoim torem jedziemy, swoim torem. Szybciej przełączamy te biegi. Czuje Pan, że rzęsi, tak? Tak, więc już postanowiłem. Tak jest. Więc zmieniamy bieg na trzeci, ale uważamy, bo tutaj jest do 50. Dobrze, na razie już doszedł do siebie. Nie możemy przekraczać prędkości. Naszym zadaniem jest jechać, nie możemy, zdejmujemy nogę z gazu. Przekracza Pan, nie może Pan czerwonego punktu przekroczyć. Po prawej stronie to mamy prędkościomierz. Po lewej obrotomierz. Nie może Pan przekroczyć tej czerwonej pod 60 kreski. To jest 50. Naszym zadaniem jest w jak najkrótszym czasie dążyć do możliwie wysokiego biegu i jechać z prędkością dopuszczalną. Oczywiście w naszym przypadku ta prędkość dopuszczalna będzie o 10, o 5 niższa. Nie będziemy wykorzystywali maksymalnych prędkości od razu. Z uwagi na to, że tu jest jedziemy, nie możemy gwałtownie hamować, żeby nie stworzyć zagrożenia. Pan zobaczy, za nami był tir. No tak, nie wyhamował. Proszę Pana, i teraz tak. Przepis mówi, żeby jechać możliwie blisko prawej krawędzi. To, co wspominam na wykładach, możliwie blisko prawej krawędzi, to dla nas bezpieczne będzie środek pasa ruchu. Dlatego, że i z jednej, i z drugiej strony mamy margines tolerancji do tego, żeby reagować na jakiekolwiek zagrożenia. Staramy się jechać środkiem pasa ruchu, a żeby to czynić, to patrzymy daleko w horyzont, w perspektywę,
bo jak będzie pan patrzył bezpośrednio przed samochód, to nie będzie pan jechał prosto, a na dużym odcinku jest pan w stanie wyprowadzić pojazd i kierować pojazdem łagodnie, spokojnie i prostym torem jazdy. Jak już jesteśmy na takiej drodze jak ta, mamy trochę spokoju, pokażę panu, jak się zmienia pasy ruchu, bo jest nam to potrzebne. Jeśli chcemy zmienić pas ruchu na lewy, to mamy dwie metody. Pierwsza z nich to ta sama prędkość. Tą samą prędkość będziemy stosowali w momencie, kiedy nie ma innych pojazdów, czyli jest pusto. Włączymy sobie lewy kierunkowskaz, popatrzymy w lusterko, jest wolny. Łagodnie z tą samą prędkością zmieniamy pas ruchu, jak zmienimy, wyłączamy. Teraz my będziemy jechali w prawo, czyli zmieniamy dwa pasy. Włączamy kierunkowskaz, ale już teraz będziemy przyspieszali, bo zakładamy, że coś tam jedzie. Na swoim pasie przyspieszamy, zmieniamy pas ruchu patrząc w lusterko i jedziemy do momentu, kiedy są strzałki, to kierunkowskaz pracuje. Noga z gazu. Dobrze. Widzimy kolejne. Starajmy się patrzeć daleko przed siebie i o jedno skrzyżowanie więcej powinniśmy widzieć niż normalnie. Dopasujemy. Czy to jest... Jedziemy możliwie blisko prawej krawędzi. O, to jesteśmy na jednokierunkowej. Dopasujemy sobie prędkość do zakrętu, czyli musi pan przyhamować, bo jest zakręt, samym hamulcem. Sprzęgło jest niepotrzebne. Starajmy się dopasować prędkość przed zakrętem, żeby pokonywać ten zakręt. Tu będzie potrzebny już kierunkowskaz, tak? Bo jest nakaz jazdy. Żeby zakręt pokonywać jednym ruchem i z jedną prędkością. Dopiero jak wychodzimy z zakrętu, wyprostujemy kierownicę, dodajemy gazu, żeby zachować dynamikę. Do czego jest to potrzebne? Jeżeli będzie pan jechał za szybko na zakręcie i za szeroko, to wyniesie pana na zewnątrz, czyli siła odśrodkowa będzie działała. Jeśli będzie pan zmieniał na zakręcie prędkość, na przykład na mniejszą, czyli zdejmie pan nogę z gazu i samochód straci prędkość, może pana ściągnąć do wewnętrznego krawężnika, bo zostanie zaburzony tor jazdy. Czyli ta siła odśrodkowa już nie będzie działała, tylko będzie pana przyciągała. Za szybko wyrzuca nas, za wolno może nas ściągnąć na zakręcie do krawężnika. Dlatego stosujemy jedną prędkość, a jeśli już jesteśmy zmuszeni do tego, żeby powiedzmy hamować na tym zakręcie, czy dostosować się prędkością do zakrętu, do warunków, jakie tam zastaniemy, to robimy to łagodnie, nie szarpiemy kierownicą. Proszę zdjąć ręce z kierownicy. Proszę zobaczyć. Samochód jedzie sam. Jeśli zjeżdża, wystarczy go tylko i wyłącznie naprowadzić na odpowiedni tor. Popatrzymy dla spokojności, czy nie ma wariata. Popatrzymy, czy wszyscy stoją po prawej stronie. Tam jest prawa strona. Przyspieszamy na swoim pasie, bo widzimy, że są samochody i wyłączamy. Jedziemy swoim pasem, środkiem swojego pasa, z prędkością dozwoloną. Proszę pana, mamy czerwone. Zdejmujemy nogę z gazu. Pokażę panu, jak się hamuje. Zobaczymy, jakim systemem będziemy hamowali. Na razie jest to hamowanie silnikiem. Przestawiamy nogę nad hamulec. Proszę zwrócić uwagę. Możemy sobie teraz zmniejszyć bieg na żądany dla danej, ale łagodnie sprzęgło popuszczamy,
opuszczamy sprzęgło, dobrze, to jest hamowanie już biegami, tak? Dobrze, sprzęgło wciskamy, bo jest 20, dojeżdżamy do linii warunkowego zatrzymania, o, jedynka i jedziemy, łagodnie sprzęgło i więcej gazu, super, dostosowaliśmy się do panujących warunków. Proszę zwrócić uwagę, że żeby włączyć pierwszy bieg, nie musimy samochodu zatrzymywać do końca. Do 15 km na godzinę, jeżeli przełączymy bieg na pierwszy, czyli dostosujemy bieg do prędkości, z jaką jedziemy, do manewrów, jakie chcemy wykonać, nie musimy zatrzymywać samochodu, a wystarczy panować nad sprzęgłem i zachowywać się ze sprzęgłem tak, jakbyśmy dopiero ruszali, czyli łagodnie popuszczać, żeby nie zrywać silnika, żeby nie zrywać tej prędkości. Znowu mamy czerwone światło, przed nami jest trochę samochodu, zdejmujemy nogę z gazu. Niech hamuje silnikiem, biegami nie będziemy hamowali, sam silnik nam wystarczy, proszę zobaczyć. Nie będziemy się absorbowali biegami. Spokojnie. Jak mruknie samochód, sprzęgło wciskamy, bo mamy 20, nie chce mu się mruczeć, poza tym jesteśmy na wzniesieniu. Łagodne, spokojne zatrzymanie, można? Włączamy pierwszy bieg i oczekujemy na światło zielone. Bardzo dobrze. Pamiętajmy o ruchu prawostronnym, który mówi o tym dodatkowo, że jedziemy możliwie blisko prawej krawędzi. Kierunkowskaz prawy, lusterko, zmieniamy pas na prawy, wyłączamy kierunkowskaz. Ruch prawostronny zmusza nas do dojeżdżenia, do zajmowania pasa ruchu, który znajduje się możliwie blisko prawej krawędzi, żeby nie blokować ruchu dla innych pojazdów. Jeśli będzie na przykład 2 czy 3 pasy dojazdy na wprost, kiedy będziemy mogli zająć ten środkowy na przykład dojazdy na wprost? Jeśli prawy będzie zajęty, to korzystamy z tego środkowego. Jeśli środkowy będzie zajęty, korzystamy z następnego. I taka jest kolej rzeczy. Dojeżdżając do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, warto patrzeć na światła dla pieszych. Jeśli dla pieszych mruga światło czerwone, czyli pokazuje im żółte, że już nie mogą, że już będzie nie czerwone, tylko zielone jak mruga, to oznacza, że już nie mogą wchodzić, korzystać z tego przejścia, bo za chwilę będzie czerwone. Jeśli u pieszych zmieni się na czerwone, to być może niebawem u nas również może zmienić się światło na żółte i na czerwone. To jest odległość około 5, czasami do od 3 do 5 do 7 sekund, żeby taka zmiana nastąpiła. Nie w każdym przypadku, ale w większości przypadków można wspomagać się światłami dla pieszych, dla naszego kierunku jazdy oczywiście. Jest główną drogą, ma pierwszeństwo. Oczywiście zgodnie z zasadami, przed tymi, która jest podporządkowana.
Dobrze. No i postawimy sobie nasz samochód tyłem tutaj przed tym niebieskim. Ale może pan jeszcze nie wiedzieć jak. Wiemy gdzie wsteczny? Wjedźmy tam przed tym niebieskim, przed ten niebieski samochód. Nie możemy cofać, dopóki jedzie coś do nas. No teraz. Przed białą linię. Dobra, skręcamy. Prostujemy. Prostujemy. No. Pana.